pozwisko. Przetrząsając obóz wroga. O, obóz wroga. Odnajdujesz cenne łupy. Dobra. Czy może chatka czarownicy? Magia wody! Wypada podziękować. Okej. Ha! Coś tutaj nawet kupili. Cicha woda. Ale nawet murów nie kupili, więc... Cóż... Mogą sobie tutaj popróbować bronić. Za bardzo i to nie wyjdzie. A, poczekam. Oho, ho, jednego mi zabije. Wiedziałem. Ty sobie poczekaj. Ty też. To co? Zmarnuj kontratak. Okej. Szkielety nie dojdą. Już dojdą. O. Jaką ty masz prędkość? 4. Więc spoko. Czekaj. Idź tutaj. Dobra. Jak 4, tak? To się rusza. O. A w zasadzie... Ej, czy jest w ogóle możliwe ruszenie się o 1 do tyłu jednostką z 2 polami? Oczywiście poza przypadkiem, kiedy tutaj stoimy. Ciekawe. Prawdopodobnie nie. Dobra. Broń się. Czekaj. Okej. Okay. 14. Słabizna. Cóż. Trochę więcej dostaniemy, ale... Wypadałoby wreszcie pomaksować. Magia ziemi, 52 szkielety. I mamy cichą wodę. W której jest trochę magii. Przynajmniej jakiś piorun. Ściana ognia. Gniesienie. Ojej, to może się źle skończyć. Skarbnica. Przyjemnie. Dobrze. W takim razie tutaj trzeba podzielić jeszcze. O. I możemy lecieć na następnych. Tak. No momento. Ach, tutaj jest wykupione. Forty nie można kupić. Więc w zasadzie... No co, kuźnia. A! Może być. Mam hajs. Mimo, że namiot medyka jest najmniej przydatną z machin wojennych, to... Może się jednak coś przydać. Oczywiście zaatakujemy tych. Kudłaczy. Spowolnienie? Szkoda, że nie ma maksymalnego poziomu, wtedy bym miał na przykład tarczę na wszystkich. Albo kamienną skórę.
Tarcza byłaby lepsza tutaj, ponieważ walczymy wręcz. Ewentualnie mogę kogoś pociągnąć tutaj z pioruna. 168. Trochę to zabije. To kogo? Cego? No. Czekaj. Mogą uderzyć tego. Nie ma tego złego. 7. Spokojnie dojdziesz. Jakąś barykadę z was muszę zrobić. Dojdę do tego. 172. Może się to opłacić. To tak. Mogę uderzyć z czegoś? Może magiczna strzała, tym razem tylko 4 many. A tam. Tak załatwię tą sprawę. Ty poczekaj. Też, też blokuj przejście. No. O! 32 szkielety. Idziemy do przodu. Jak tam? Tutaj 194. A u Wokiala 300. No, ale dopiero kończymy pierwszy miesiąc, więc nie ma obaw. I to kończymy sporo na plusie, jeśli chodzi o przewagę na mapie. Bo oni strasznie słabo inwestują. Przydałby się im jakiś bohater choćby. Albo wojsko? Cóż, nie będziemy ich uczyć. To nie w naszym interesie. Tak, czy coś tutaj ja mogłem zrobić? Kryptodusz ewentualnie. 5 rtęci. Nic. Moc czy wiedza? Tobie się przyda bardziej. I to, i to. Obrona. Dobrze, masz tego strasznie mało. Wokiel jest jakiś zbalansowany. Jak na rycerza śmierci? Cóż. Moment. To moje rozstawienie jest co najmniej wątpliwe. Przeżyjemy. Bez problemu. Tylko to jest sporo krasnoludów. Mogą zajść za skórę. Już to widzę. Okej, tędy przejdę, super. Aha. Dobra, szkoda, że tutaj jest las. Nasi bohaterowie nie chcą zapuszczać się w gęstwinę leśną. Bo inaczej byłoby fajniej. Znajdowanie drogi. To nie jest trudny teren, to jest 100%. To nie pomoże nam w niczym. Talent magiczny tym bardziej. Ale poziom mistrza. Idziemy. Okej. Tutaj do czaru. I dalej. O, magia ziemi poziom 3. Genialnie. Od razu sobie wypróbujemy.
dużo tego nie mamy w repertuarze naszym. Ewentualnie fala śmierci. Wszystkie żywe jednostki, 60 punktów uszkodzeń. Cóż... nasze krasnoludy by padły. 60, tak? Przez to, że rozszatkowałem, to o wiele więcej by zginęło. Kamienna skóra. Mamy już teraz trochę mocy, więc parę tur ładnych wytrzymamy. Dobra, czekaj. Tam broń się. Hmm, 18 punktów tylko. Dobra. No, zaczyna być ładnie. O. Fajna animacja to była. O, aż ciężko to do czegokolwiek porównać. To było takie zcięcie, ale jak obuchem. Mhm. Dobra, ty się nie ruszaj. Chodź tutaj. Tak. Hops. Jak tam HP? Dużo. I git. 20 szkieletów. Niebieski został pokonany. Wchodzimy jak do siebie. O, nareszcie jakieś czary. Armageddon. Cóż, nie na dziś. Przygnębienie. O, żywiołaki wody. Ale na szczęście oślepienie też. Lodowy pocisk. Magiczna strzała. Wzmocnienie. Sporo przydatnych zaklęć. No, strefa zimna też może się przydać. Dobra, co tutaj jest oprócz tego? Magazyn, skarbnica, kolejna skarbnica. Bardzo przyjemnie mi. I mogę kupić sobie namiot medyka. No. Okej, to co? Pozostaje nam tutaj skoczyć. Strażnik graniczny, zielone budki. Gdzie jesteście? Gdziekolwiek? Ej, nie widzę. Może po prostu nie zauważyłem. To jest możliwe, ale... możliwe jest też, że po prostu nas przepuści. O, to też jest niebieski z kolei. No tak, to jest to więzienie, o którym była mowa na początku. Grupa Czarni Rycerze. To jest tutaj. Widomina? Nie, Wokiel tam pójdzie. Dobra, Wokiel. Tak, najpierw skoczysz na górę. Tu nie ma podziemnego terenu w ogóle, więc nawet nie mam mowy o czymś takim, że czegoś... coś pominęliśmy z podziemi. Tata jasnowidza. Dobra, to co, skarbiec krasnoludów? Bronić kościei, bronić kościei! Zaraz, ten z pięcioma ustawił się na środku. Muszę zapamiętać, który to jest z kolei, ale chyba środkowy po prostu. Wtedy będę mógł ustawić właśnie kościei na sam środek. Okej. Szkoda, że nie mam maksymalnego poziomu. To tak. Priorytet to jest bronić właśnie naszych truposzów.
Okej. Ciebie wezmę. Właśnie. Dobra. No, jak miło. Dobrze, że mam ich właśnie. Mają maksa. No dobra, teraz. Czym uderzyć? Piorunem? 203. Wygląda dobrze. Do których? Tych. 20% odporności na magię! Wyszło nagle! Szaleństwo! Proszę państwa. Krasnoludy przykozaczyły. Bij go kijem. Jak tam? Cały czas max. Nie ma problemu. A już będzie gorzej. 8. Czas się uleczyć, czyli zaatakować kogoś. Ale przed tym jeszcze walnę jakąś tarczę? Zaraz, ja użyłem tutaj na wszystkich... Na szkielety tylko. Okej. To użyję też tarczy na Alpy. Tu jest 3, tu 2, tu jest 10, więc tych... Od razu 32 punkty, czyli max. Świetnie, tym poczekamy. O, jak ładnie się ustawili. To mi się podobało. Mądrość poziom 3. Niech będzie. 39 szkieletów plus jeszcze 4000 złota i 3 kryształy. Dobrze. To cóż, ja mogę teraz albo pójść. Tak, będę realizował pierwotny plan, czyli Widominą będę właśnie zwiedzał te tereny. O tu. A w Okialem zejdę w taki sposób tu. Czerwonego nie muszę szybko bić, bo on i tak nic nie robi. Zupełnie nic. Szkoda, że nie przejmuje się zasobów skarbca podczas pokonania całego gracza, ponieważ wtedy można by było ostro przykosić. Chociaż to trochę byłoby niezbalansowane. Ja tak w zasadzie nic więcej nie potrzebuję. Chyba. Chyba, że do tych tu. Wiecie co? W następnym tygodniu... Wezmę, zrekrutuję trochę jednostek. Ta. Pewnie, że tak. Okej, nie mam tutaj rozproszenia. Aczkolwiek nie jest to jakieś... niezbędne. Czekaj. No cóż, broń się. Skurczyli się. Czekaj. Ty też. O. Ładnie. No. 20 szkielecików wyprodukowanych. O. Jaki pejzaż.
Słodko. To mi się podoba. Szarżuje na nasz namiocik. O. 33 szkielety. Już mamy 281. U witaminy. O, przez kilku kapłanów jest strzeżony artefakt. What? Na coś musimy się nie, ej. Magiczna ziemia, tak? Dlatego ma wszystko na maksa. Ta. Okej. Okay. Czym przywalimy? 247? No! Jest siła, żeby położyć kapłana. Albo przyspieszenie na wszystkich naszych. To też by się przydało. Aczkolwiek wy macie szybkość 8. To oznacza, że zaraz po Alpach się ruszycie. Więc uderzę piorunem. Tak? Czy... Pff, pole mocy. No. Dwa szkielety. Co? Jak to jest możliwe? Rzeczywiście, tylko tyle obrażeń. Spoko. Dwa szkielety pozyskane, ale za to mamy opończe przeciwstawienia, co zwiększało odporność bohatera na magię o 10%. Lepszy ryc niż nic. Dobra. To teraz zgodnie z... sugestią Marka Kamińskiego robię układ zwarty. No bo nie będę rozdzielał moich szkieletów. Nie chcę, żeby pojedynczo mi ginęły. Chociaż lepiej, żeby jeden zginął od dużego strzału niż kilka. Ech, jakoś będziemy dawać radę. Tutaj jednak kupię ten cmentarz. Co ja gadam? Nie. Nie ma mowy. No tak. Mam kościeje zdobywać. To nie są te ulepszone, tylko kościeje. Znaczy, szkielety, nie kościeje. What? No. Ulepszone będą kościeje. Mam szkielety zdobywać, więc tylko szkielety mogę kupować. Nie mogę kupować ulepszonych. Pff, spoko. To tak. Nie kupuję. Glida magów? Nie. Dobra. Ale będzie dużo walk w tej misji. Fala śmierci. Oślepienie. Czekam. Chociaż tutaj błogosławieństwo by się przydało, ale nie mam takiego czaru. Mogę pocisnąć lodowym. Dobra. Przeżyjemy. Tak.
No, tym bardziej. Czyli przydaje się. 6 szkieletów. Myślałem, że nie dojdzie. Ech, muszę bardziej liczyć. Bo widać, że na oko to tutaj mi szkielety giną. Magia wody! A jakże? Też exp. O, magia ziemi poziom 3. Świetnie. Order męstwa chcesz. Ty masz. O, ptaszek lata. Cóż, trzeba będzie skoczyć, o ile będę pamiętał. I o ile będzie czas. Zaraz drugi miesiąc się zacznie. Już. I zgodnie z zapowiedzią kupuję tutaj jakiegoś bohatera. Siren fajnie wygląda, ale niestety Istra będzie lepsze. I ma nekromancję. Tak, to kupię. I oczywiście szkielet najpierw i ożywieńców do przemiany na szkielety. Tutaj. Świetnie. To co, kogoś jeszcze może? Ej, po co ja ulepszałem te jednostki? Niektóre, na przykład upiory. Kiedy mogę je po prostu przerobić na szkielety. Mogę? No, wyglądają, że mają trochę tych kości. Chociaż nóg nie mają. Ale cóż, może z dwóch uda się jednego zrobić. Chyba się nie spodobała transformacja.